zakończeniem pierwszego tygodnia ferii na Sportowo 2024 jest turniej piłki nożnej dla dzieci z roczników 2014 i 2015 i dodatkowo jeszcze mamy młodszych uczestników 2016 i 2017, także tak naprawdę dzisiejsze rozgrywki zostały podzielone na dwa mini turnieje. Dzisiejsze zmagania odbywają się pod patronatem prezydenta miasta Ostrołęki Łukasza Kulika. W dzisiejszych zmaganiach w hali sportowej imienia Mieczysława Jana Mierzejewskiego bierze udział mniej więcej 60 dzieciaczków, także mają okazję się sprawdzić na tle swoich rówieśników. Liczy się wynik sportowy, ale przede wszystkim dobra zabawa i to jest główna idea dzisiejszego turnieju. I przed chwilą graliśmy mecz i zremisowaliśmy 3-3 i strzeliłem jedną bramkę, Oskar strzelił dwa, no a Hubert był na bramce i jest najlepszy na bramce. Fajnie się gra w piłkę na turniejach. Graliśmy mecz i wygraliśmy. Turniej był bardzo fajny, już graliśmy, dostaliśmy vouchery, zajęliśmy pierwsze miejsce. No i teraz znowu gramy. Akademia Lelis! Pierwszy raz jesteśmy na tej hali. Zaczynam dopiero grać, ale bardzo lubię grać w piłkę nożną.